po krótkim odpoczynku udajemy się dalej. Teraz zmierzamy do Dżonowa. Stamtąd pojedziemy na Radomie i lasem wrócimy do Zielonej Góry. Chciałem założyć kaptur, bo już się tak chłodno tutaj zrobiło. Zresztą widać z pewnością mój cień. Jakby ktoś miał wątpliwości, to jestem ja tutaj. No tutaj się wiatru nie odczuwa, a w ogóle później za Dżonowem to już będziemy jechali z wiatrem. Jak oni to mówili, że ma być plus 10 stopni, jak naprawdę. Jest chyba około zera. Może to właśnie ta odczuwalna temperatura jest. Bo jak wiatr, to jest znacznie chłodniej. No, to jest moja ulubiona szosa ta. Bo tak. Zresztą zauważyliście, że nie ma żadnego ruchu. Od czasu do czasu może przejedzie jakiś samochód. Ale tak. Puściutko. O, chyba coś tam, nie coś jedzie, tylko coś stoi przy drodze.
fajna droga, tylko wymaga trochę remontu, bo już jest taka dziurawa. O, nowość, proszę Państwa, tu jest zrobiony elegancki parking z dojazdem, no super. No więc jakaś tam zmiana jest niewielka. Ale tak dotychczas wszystko po staremu. W zeszłym roku tędy jechałem. No, pomalutku już zbliżamy się do Dżonowa.